Dobra, lekko nie wierzę, że to właśnie się dzieje, ale oglądacie film, który robiłem chyba najdłużej ze wszystkich. Przepraszam, że to mówię na początku, ale jeżeli chciałbyś mi pomóc, bo z filmów prawie w ogóle nie zarabiał, to możesz zostawić subskrypcję, a ja już zapraszam do oglądania. Cześć, ja jestem Cyprian. Zastanów się, dlaczego wszedłeś na ten film. Może chcesz się dowiedzieć, czy niesamowity świat Gumballa naprawdę dobiegł końca. Może szukasz wyjaśnień i teorii do ostatniego odcinka? Może też chcesz zobaczyć, co twórca kreskówki powiedział o końcu? A może chcesz po prostu po obejrzeniu finału dowiedzieć się, o co tu w ogóle chodzi? Mam dobrą wiadomość. Jeżeli obejrzysz film do końca, to sam powinieneś znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania. Znowu napisaliście tysiące komentarzy o końcu Gumballa, za co dziękuję. Odnośnie mojej nieobecności też było wiele, wiele komentarzy, no i znicze też było oczywiście, jakby inaczej. Jeżeli chcesz się orientować w tym odcinku, to powinieneś obejrzeć mój poprzedni, który już teraz pokazuje ci się w karcie. W skrócie, został wyemitowany ostatni odcinek 6 sezonu Inkwizycja, który wedle informacji jest finałem kreskówki, a zakończył się na urwisku bez rozwiązania żadnych tajemnic, serio. I ten odcinek wywołał wielki, ale to wielki szum. Jednak zacznijmy od początku. Niesamowity świat Gumballa pojawił się jako zwykły, niewyróżniający się serial. Pewnie teraz się dziwicie temu, co mówię, ale poważnie. Tylko spójrzcie, jak wyglądał pierwszy odcinek, a jak kreskówka wygląda dzisiaj. Był to oczywiście 2010 rok, czyli 9 lat temu. Różnica jest ogromna. I Gumball po prostu zaczął ewoluować i zaskakiwać nas nowymi rozwiązaniami. Nowymi formatami, coraz to innymi żartami, wieloma podtekstami. I nadszedł ten moment. Poznaliśmy Roba i to właśnie. Właśnie tu zaczyna się tak naprawdę cała historia. Nie chcę jednak zajmować wam wiele czasu, mimo tego, że odcinek i tak jest długi. Dlatego przejdźmy do sedna. Dlaczego Rob spadł w otchłań? Żeby poznać tę tajemnicę, musimy się cofnąć do samego początku, czyli do odcinka Otchłań z 2014 roku. Gumball, Darwin oraz Pan Small, poszukując Molly oraz Janice, odnajdują drugi, równoległy świat w mieście Elmore. Jakby świat po drugiej stronie. I każdy z nas, każdy widz o tym wie. Każdy wie, że istnieje otchłań. I osoby czy przedmioty, które tam się znajdą, nie tylko odchodzą w zapomnienie jak Molly, ale wszystko, co było z nimi związane, znika. I o tyle, co istnienie drugiego równoległego świata nie jest dla nas tajemnicą, to zwróciliście kiedyś uwagę, że żaden bohater kreskówki o niej nie wie? Żaden nie wie o istnieniu otchłani. Gumball, Darwin, Pan Small oraz Molly, mimo iż byli w świecie błędów, to po zdjęciu czepka z folii aluminiowej zupełnie o nim zapomnieli. Powiedzmy to innym, zanim świat zmusi nas do zapomnienia. Jak można zapomnieć o czymś takim? O czym to rozmawialiśmy? Za każdym razem, wychodząc z otchłani, zapominasz, że tam byłeś. Dlatego noszę ochronny stożek, żeby mi nie wytarli pamięci! Jest jednak jedna postać, która wie o istnieniu otchłani i oczywiście jest to Rob. Wychodzi na to, że świat błędów jest tajemnicą. Jeżeli byłoby inaczej, to bohaterowie przecież nie zapominaliby, że tam byli. Molly! I dlaczego Molly była zamrożona w świecie błędów, a Rob tam po prostu żył? Nie było tam nic żywego, tylko on. Jak już wiecie, o ile oglądacie moje filmy, to Rob zwyczajnie odkrył, że świat Elmore nie jest prawdziwy. Wskazuje na to wiele fragmentów, między innymi ten. You really don't get it, do you? So happy to star in your amazing world. Can't you see that none of this is real? Ale to nadal nie wyjaśnia, dlaczego spadł do otchłani. A nie pomyśleliście, że świat lub świat błędów zwyczajnie nie chciał, by inni dowiedzieli się prawdy, by inni dowiedzieli się o istnieniu drugiego równoległego świata. I Rob ze złego, czarnego charakteru stał się koniec końców dobrym. Chciał on po prostu wszystkich uratować przed wielką zagładą. Don't you understand what's going on in Elmore? Skąd jednak wiedział, że świat Elmore się skończy? To już trudniejsze pytanie. Zwróćmy jednak
jednak uwagę na odcinek przyszłość. Rob porwał Barbarę Joe, ponieważ dobrze wiedział, iż jej obrazy przewidują przyszłość. Ale czego od niej chciał? Cały czas mówił do niej, by namalowała przyszłość, jednak jedyne, co tworzyła Barbara, to takie coś. Czy czegoś wam to nie przypomina? Jest to oczywiście otchłań. Po wymazaniu i zniknięciu Roba, Barbara tworzy kolejny obraz. Jest to Rob spadający w przepaść. Żartobliwie dorysowała mu ogon i przecież jest to identyczny kadr, który pojawił się w przyszłości w odcinku Inkwizycja. Tak, Rob ma także ten dorysowany ogon. Ale to wszystko jest tak naprawdę nieistotne, wiecie dlaczego? Gumball oraz Darwin odchodząc powiedzieli do Barbary do zobaczenia w przyszłości. Na co ona odpowiedziała, przyszłości nie będzie. Czy to nie jest przerażające? Wiem, mamy teraz w głowie wiele myśli, jednak skupmy się na jednym. Skąd Rob w ogóle wiedział, że świat Elmore dobiegnie końca? Z tego samego źródła, z którego wiedziałem to ja. I wiedziałem o tym już w lutym 2018 roku. To właśnie wtedy wrzuciłem film z tytułem Koniec świata Elmore. Przedstawiłem tam jeden niepodważalny dowód, który już wtedy świadczył o tym, że świat Elmore dobiegnie końca. O co chodzi? To, że Barbara Joe przewiduje przyszłość poprzez malowanie obrazów nikogo nie dziwi. Wiemy o tym od początku kreskówki. Dowiedział się o tym także Rob, który ją porwał, chcąc poznać przyszłość. Musiał przecież wiedzieć, co Barbara Joe potrafi. Jaki możemy wyciągnąć z tego wniosek? Skoro Rob wiedział o Barbarze i wiedział o tym, co ona potrafi, to musiał widzieć jej obrazy przewidujące przyszłość. A z tego jaki możemy wyciągnąć wniosek? Że wśród tych wielu, wielu obrazów zauważył też jeden niezwykły obraz. Ten jeden widoczny na końcu odcinka Wyrocznia. Jest to widoczny koniec świata Elmore. Zwyczajnie Armagedon. Rozerwana ziemia, latające samochody, jakaś nadchodząca ciemność oraz, uwaga, coś czego wcześniej nie zauważyłem, dom Roba z tyłu. Jest to ten sam dom, który widzieliśmy w otchłani. I wychodzi na to, że już w 2015 roku Barbara Joe przepowiedziała koniec kreskówki. Jednak Rob musi być czymś więcej. Nie bez powodu znalazł się w świecie błędów. Możliwe, że z obrazu dowiedział się prawdy, przecież nawet był u Barbary Joe. Gdy przyjrzymy się galerii obrazów Barbary, to dosłownie tutaj widzimy ten, na którym jest koniec świata Elmore. Jednak myślę, że jest zupełnie inaczej. Bo niesamowity świat Gumballa jest o wiele, wiele bardziej skomplikowany. Czy Barbara Joe zniszczyła świat Elmore? Taka myśl może nam się nasunąć. Dlaczego? Pizza! Okazuje się, że Barbara Joe nie do końca przewiduje przyszłość. Ona ją po części kształtuje i jest w stanie zmienić wszystko. To, co Barbara narysuje, pojawi się w przyszłości i stanie się prawdą. Widać to, gdy bohaterowie walczą ze sobą, marząc pędzlem po obrazie. Wszystko, co robią, dzieje się w świecie Elmore. Alter the paintings. You can change the future. Only what's left. Tak samo, gdy dorysowała ogon Robowi przy spadaniu w otchłań, ten pojawił się u niego. Czyli jeśli Barbara Joe nie narysowałaby tego oraz tego obrazu, to czy to oznacza, że końca świata Elmore by nie było? Jeśli tak będziemy myśleć, to wychodzi na to, że za wszystkim stoi Barbara Joe. Wychodzi na to, że to ona kształtuje przyszłość. To, co ona narysuje, staje się prawdą, pojawia się w przyszłości. Zawsze wydawała mi się przerażająca, ale nie pomyślałbym, że aż tak. Czy ktoś banana podejrzewałby o coś takiego? Chyba żadna postać w kreskówce nie myśli, że ona jest zła. Jednak pamiętajcie, że tego nie wiemy i że to tylko teoria, ale przyznajcie, że coś w tym jest. Prawda może leżeć po zupełnie innej stronie. Czy otchłań wciągnęła tylko Roba, czy cały świat Elmore? Pytanie jest bardzo proste, jednak trochę się rozwinę. W odcinku Inkwizycja widzimy scenę, gdzie świat jakby załamuje się i Rob wpada do środka. Możemy się zastanowić, czy może świat chciał, żeby tylko Rob wrócił do otchłani, skoro już tam wcześniej był? Czy może to cały świat Elmore zostaje wessany przez otchłań? Rob dowiedział się prawdy o masakrze w świecie Elmore. Dowiedział się, że wszystko ulegnie zagładzie. Jednak to nie Rob spadł w otchłań.
Otworzyła się dziura w całym świecie Elmor, która najpewniej się powiększa i niszczy cały czas świat Gambola. I zniszczyła świat Gambola. Przecież Rob przed spadnięciem wypowiada następujące słowa. Gdy ten świat... I nie dokończył. Nie zdążył dokończyć. Transformation is the only chance they have of escaping to the other place when this world... Jeny, to jest niesamowite. Niesamowite jest to, jak cały Gambol jest połączony. Wyobraźcie sobie, że już 4 lata temu wiedzieliśmy o końcu, o ostatnim odcinku. Przerażające, ale i niesamowite. Rob po prostu wiedział, że świat ulegnie zagładzie. Oraz oczywiście mama Banana Joe, która mimo tego, że wszystko wiedziała, to nikomu nie miała zamiaru powiedzieć. Chyba że mówiła obrazami. Zwróćcie też uwagę, że dziura otchłani pochłania to, co jest dookoła. Im większa dziura, tym więcej jest w stanie pochłonąć. W odcinku Otchłań widzieliśmy, jak 2 razy świat błędów wessał Gambolowi głowę lub co chwila jakieś mniejsze przedmioty do niego wpadały. Bo pamiętajcie, że Otchłań jest drugim, równoległym i rzeczywistym światem, o którym nikt nie wie. Enjoy this amazing world without Gumball. Teraz nadszedł czas, bym wyjaśnił wam, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Istnieje kilka epizodów niesamowitego świata Gambola, które się ze sobą łączą. Również z ostatnim epizodem. Pierwszym z nich jest odcinek Otchłań, następnie Wyrocznia, Katastrofa, Wegetacja, Przyszłość, no i oczywiście Inkwizycja. W epizodzie Otchłań poznajemy drugi równoległy świat, o którym nikt nie wie. Rok później w Wyroczni bez większego powodu dostajemy obraz, gdzie widać masakrę w świecie Elmor. Koniec świata Elmor. Później w odcinku Katastrofa Rob jako już Nemezis mówi, że świat Elmor nie jest prawdziwy. Gambol oczywiście nic z tego nie rozumie. Bohaterowie znowu przenoszą się do świata błędów. W 200. epizodzie Wegetacja zaczyna dziać się coś dziwnego. Gambol i Darwin postanowili, że będą mieli leniwy dzień, podczas którego zupełnie nic a nic nie będą robić, chyba uczyli się od Richarda. Jednak ich odpoczynek co chwila zakłócają różne naturalne i nienaturalne katastrofy. Dzieją się po prostu dziwne rzeczy. I także pojawia się Otchłań. Później, gdy bohaterowie mogli już spokojnie odpocząć, znowu dzieje się coś dziwnego. Wybuchło jakieś niebieskie światło przed nimi, a na ścianie został wyryty następujący napis. To wiadomość z przyszłości. Dziwne rzeczy, które widzieliście, nie stały się bez powodu. Jest to dzieło. I Gambol i Darwin mają oczywiście gdzieś ten napis oraz niski głos czytający go, dlatego następnie głos mówi, żeby po prostu o tym zapomnieli. Czy dziełem tego nie jest czasem Rob? Później w epizodzie Przyszłość Rob porywa Barbarę Joe i prosi ją o namalowanie przyszłości. Ta jednak maluje tylko Otchłań. A na końcu pojawia się obraz zwiastujący już konkretnie to, co się stanie. Pokazuje on konkretną scenę. I dochodzimy do epizodu Inkwizycja i tutaj po prostu to wszystko się dzieje. W ramach ciekawostki, właśnie w epizodzie Przyszłość, dokładnie tutaj na ukrytym obrazie widzimy Inkwizytora, czyli Roba, który jak wiemy występuje w ostatnim epizodzie. Świat Elmor zapada się. To, co widzimy na tym obrazie, dzieje się jeszcze później, po tym jak Rob wpadł do Otchłani. Dzieje się to podczas odcinka, którego jeszcze nie widzieliśmy. Jaki możemy wyciągnąć z tego wniosek? Teorii jest kilka. Świat Elmor tak naprawdę nie skończył się, nie został zniszczony. Otchłań to po prostu prawdziwy świat. Czy Otchłań może być prawdziwym światem, którego nikt nie zauważa? Przecież właśnie to powiedział Rob, który tyle czasu spędził w Otchłani. Powiedział wprost, świat Elmor nie jest prawdziwy. W 200. epizodzie dzieje się coś dziwnego. Tak jakby Otchłań zaczęła mieszać się ze światem Elmor i wiele dziwactw, które są z Otchłani, dostały się do świata Elmor lub nawet ten napis, dziwne rzeczy, które widzieliście, nie stały się bez powodu. Dlaczego nigdy nie pomyśleliśmy, że to Otchłań jest zwyczajnym, prawdziwym światem? A świat Elmor, jak to powiedział Rob, po prostu nie jest prawdziwy. Coś, co można kontrolować pilotem, nie może być prawdziwe. Zwróćcie uwagę, że gdy Rob pilotem zatrzymał cały świat Elmor, Otchłań cały czas była w ruchu. Ta druga tajemnicza rzeczywistość po drugiej stronie jest czymś więcej niż tylko jakimś miejscem, gdzie znajdują się dziwne rzeczy. A nawet jeśli przyjmiemy taką wersję, to pomyślcie teraz. Wiemy przecież, czym jest Otchłań. Ale czy wiemy, od czego ona jest? Otchłań pochłania wszystko, co nudne, niepotrzebne lub dziwne. Przecież świat Elmor jest bardzo, ale to bardzo dziwaczny.
i dlatego powinien on znaleźć się w otchłani. No come on, w otchłani jest dezodorant lub Crazy Frog, a gadający kot z ubraniami i tak wielką głową lub ryba z nogami czy wszystkie inne dziwactwa nie powinny tam być? Przecież cały świat Elmore jest ultra dziwny i dlatego zgodnie z zasadą powinien być w świecie otchłani, ponieważ otchłań pochłania wszystko co dziwne i to usuwa. Nikim tu nie jest, nikt, choć wszyscy dziwni są, tak jak ja i ty. Właśnie dlatego Rob chciał zamienić wszystkich w normalnych ludzi. Wtedy, gdy miasto Elmore stałoby się normalne. Bez pączków policjantów, bez nauczycieli żab, bez wróżek i dinozaurów. To przecież nie mogłoby zostać wyssane do otchłani, ponieważ byłoby normalne. Nic w mieście nie byłoby dziwne i otchłań nie mogłaby tego pochłonąć. Otchłań nie mogłaby pochłonąć naszych bohaterów i świata Elmore. Wielka dziura otchłani otworzyła się, by wessać wszystko co dziwne. A przecież całe Elmore jest dziwaczne. Rob zamieniając wszystkich normalnych ludzi uratowałby ich, jednak oczywiście Gumball i Darwin popsuli mu plany, a nikt nie chciał go posłuchać. Don't you understand what's going on in Elmore? Listen to what I have to say. It might just save your lives. To tak naprawdę wszyscy inni bohaterowie zepsuli ten świat i to przez nich Elmore zostało pochłonięte. Reason I've been trying to transform you is because... Nikt nie chciał słuchać Roba, nikt nie chciał dowiedzieć się prawdy. Zupełnie nikogo to nie obchodziło, mimo iż Rob dawał wszelakie znaki. Naprawdę było ich tak wiele. To wszystko tak naprawdę nie jest takie proste i spróbuj powiedzieć, że Gumball jest tylko dla dzieci. Rob wyraźnie powiedział, zmieniając bohaterów w normalnych, chciał ich ocalić przed wielkim niebezpieczeństwem. Ci jednak woleli go zignorować. Ostatni raz. Marvel, co wy wiecie o uniwersum? Jeśli pojawi się film, to ważne jest jedno. Jeżeli bohaterowie chcą uratować świat Elmore i zniszczyć otchłań, ważne jest, by Gumball i inni bohaterowie sprzymierzyli się z Robem. Ważne, by mimo tego wszystkiego dostrzegli, że tak naprawdę chce on wszystkich uratować. Ważne jest to, by działali po prostu razem. I czy to koniec kreskówki? Co powiedział twórca? Czy będzie film? Twórca kreskówki już dawno wrzucił post na Twitterze, w którym zapytał wszystkich, czy chcieliby film o niesamowitym świecie Gumballa. A ty widzu, co sądzisz? Napisz w komentarzu. Dlatego cześć, ja jestem Cyprian, a to dopiero początek.